probably ought to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're going to go through her chamber. Jej, czyli kogo? If she's awake. Do you want to just call it quits? We could just sit here forever. That's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there. And if she's alive, she'll almost certainly kill us. So, if you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be a tremendous time to voice them. Right now. Okay. In case you thought to yourself, Ja pierdzielę. Voice my reservations. Still open. Okej. Okay. Tutaj Delark 55, a to jest Portal 2 i to jest drugi odcinek z mojego Let's Playa z Portala 2. Dobra. To co o tym my tu mamy? To jest znajomy korytarz. Być może bez tego, ale za to dobrze pamiętam to pomieszczenie. I dokładnie to ten tunel. Witrey, mówiąc jej, miał na myśli osobę, którą nienawidzimy. O, to Jona. Glados. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up? Dokładnie. You're not gonna believe this. A human. I know. Wow. I never believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now, so that's pretty much the whole story, you're up to speed. Don't touch him. Dobra. Tak, ona wygląda. Wygląda ona w ogóle inaczej niż w jedynce. Z niewiadomych mi bliżej przyczyn. W jedynce wyglądała jak kurna nie wiem co. Jakiś robal. Tutaj wyglądały wiele lepiej. Dobra, idziemy dalej, nie? Nie ma co tu się rozglądać. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Co my tu mamy? Okej, down these stairs. That's quite a distance, isn't it? Okay, you know what? Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Mm-hmm. Although no braces on your arms, though, so you're gonna have to rely on the old human strength to keep a grip on the device and, by extension, me. So do really make sure you keep a grip on me. Okay. Also, a note: no braces on your spine either. So don't land on that. Or your head. No braces there. That could split like a melon. So do definitely focus on landing with your legs. Oh, dobra. Question. Have you been working out? Because I'll be honest, there's no evidence of it. You know, I'm not like just a plastic cup. We will be landing with some force. So bit of grip. Just using grip. Classic grip. Okay. Right, let's go. Jump. What's the worst that could happen? Dobra, no kurna. Oh, still held. Still being held. That's a great job. You've applied the grip. Jezus, on to umie się kurna rozganać. Jebany kurna. Ah, I just looked down. I do not recommend it. Ah, I just done it again. Czym problem? Dobra, może jest trochę wysoko. Ale to nic. This o, is the main breaker room. Look for okay, a escape pod. What the fuck? Jak ja mam tu coś znaleźć? Don't even look at anything else. Just well, obviously you've got to look at everything else to find the escape pod. But as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look at something the next thing. All right, but don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Can you see it anywhere? Aha. Okay. Mam patrzeć, ale nie patrzeć. Okay. Plug me in, and I'll turn the lights on. No, masz. Chodź tutaj. There be light. Okay. God, he's quoting God. What the? Turning. Co? Ty tego nie obracasz? No jak to? Ej, nie możemy wyjść. Oh fuck. Oh fuck. Escape pod. Gdzie to jest? Co jest? What the? Czy te klapy właśnie uruchomiły wszystko naraz? What? Ja. Witry, weź coś zrób. Weź coś zrób. Ja pierdolę. Ja... Nie no, nie gadaj, kurde. Ja... Co ty w ogóle odpierdalasz? Ja pierd... Nie.
Zginioną. Zginioną gadać. Ja pierdolę. Normalnie. Ja. I no i chuj. Tak. Spałam. I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Tak, what? Weź mi kurwa, może zostaw dziwka. Oła. No. Okay. Oj. We both said a lot of things that you're going to regret. Difference is behind us. Pieny Whitley. You monster. Dzięki. Sama nie jesteś ładniejsza. I will say though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. There's just one small thing we need to take care of. Okej, ciekawa jaka to rzecz. Poza tym, no cóż, oznacza to jedno. Więcej testowania. Czego trochę nie lubię. Przepraszam najmocniej, ale... No cóż, wow, shit, wow! Jest dość późna pora. Około pierwszej w nocy. I po prostu, wow. No i wiecie, jestem trochę zespany po szkole. Here we are. The incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me. The tank got completely burned when you threw them down here. Okay. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old times. Oh shit. Okay. Co mi się wydaje, że mam full 60 FPS-ów. Nie wiem czemu, nie ustawię sobie wyższej grafiki. Wiecie co, chyba muszę małe zmiany zrobić. Poczekajcie chwilę. Okej. Wróciliśmy. Już przecież nie. Jest prawie na maksymalne to tyle. Wow. Turet! O. Kurczę. Mogłem go jeszcze uratować. Portal gun jest. Hold on. Come on. Dzięki za pomoc. Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Wow, bo ja chcę z tobą rozmawiać. Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. Oh. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do. And oh, shit. Oh, ludzie. I don't masakra. Have actuarial tables in front of me. Ty. Tak w ogóle, to jest poziom 19 z portala jedynki. Pamiętam dokładnie, o co tu chodziło. Czy się tak odbijało, to tu... Ohoho. Wow, dokładnie. This chamber 19. I'll just move that out of the way for you. This place really is a wreck. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. No cóż. Who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Aha. Ciekawe. No cóż. Obudziłaś GLaDOS niezbyt fajnie. Ale najgorsze jest to, że musiała oglądać ostatnie 2 minuty jej życia przez nie wiadomo ile.
Ona na pewno musi nas nienawidzić. Okej. Rozdział drugi. Pomyślmy. Chyba zakończę tutaj właśnie odcinek. Sorry about the mess. Wow. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh, good. That's back online. I'll start getting everything working when you perform this first simple test, which involves lasers and how test subjects behave. Mam pomysł. A taki, że chyba tą serię zrobię trochę inaczej. A dokładniej to małą zmianę wprowadzę. A ta zmiana to jest właśnie to, że chyba po prostu będę nagrywał całe rozdziały. Naprawdę, te rozdziały dość szybko lecą, a jest ich pełno. I w sumie, jeśli by trzeba, to bym mógł to robić w partach wtedy, jeśli filmiki by przekraczały około 20 minut. To robienie w partach myślę, że jest świetnym pomysłem. Więc chyba tak właśnie zrobię. Więc na razie tutaj zakończymy. To jest tylko parę minut. Nie wiem ile, chyba 10. Lub nie, właśnie patrzałem zbytnio na zegarach. No i wiecie. Dobra. A to inaczej mówiąc, pora kończyć. Miałem trochę krótki odcinek, ale no cóż. To komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!